Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Poproszę taką informację na czacie. Za momencik zaczynamy nasz dzisiejszy webinar. Także bardzo będę wdzięczny za informację na czacie, czy dobrze mnie słychać i widać. Jest OK, słychać. Dobrze. Króciutko drogą wstępu opowiem o obsłudze naszego systemu, ponieważ jeszcze Państwo dołączają do nas. Na samej górze macie Państwo biały pasek. Tam znajduje się przycisk trybu pełnoekranowego. Można odpalić sobie ten tryb, wówczas będziecie Państwo mieli lepszą widoczność, jeśli chodzi o prezentowane slajdy. Mniej więcej na środku, tam gdzie znajduje się sekcja czatu, jest szary pionowy pasek z białą strzałką. Można sobie kliknąć ten paseczek z tą strzałeczką, wówczas sekcja czatu zostanie zwinięta do prawej części ekranu i w odpowiednim czasie, jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, można oczywiście rozwinąć sobie tą sekcję czatu. Cóż jeszcze? Czat wiecie, gdzie Państwo gdzie jest, także nie będę tutaj przedłużał. Ze mną już w studiu nagraniowym jest Marcin Cichecki, dyrektor sprzedaży Stovaris. Wszyscy dzisiejsi prelegenci są właśnie z naszej firmy. Będziemy mówić o rozwiązaniach do IoT, czyli internetu rzeczy. Wspomnimy również o LoRaWAN, czym ta technologia jest. Na samym początku, tak jak wspominałem, taki krótki wstęp, 10-minutową prezentację poprowadzi Marcin Cichecki. Następnie przedstawimy Państwu zagadnienia związane ze światem connectivity w IoT i głos zabierze Przemysław Prochera, nasz Business Development Manager, a następnie już na samym końcu będziemy mieli część poświęconą zdalnemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemu, czyli troubleshooting, i porozmawiamy dzisiaj o takich rozwiązaniach firm jak Milesight, InHand, Kubro, Allegro Packets, NetAli, ProfitUp. Dobrze, także na tą chwilę ja za moment już wyciszam swój mikrofon i przełączę już Państwu widok na naszego pierwszego prelegenta, czyli Marcina Cicheckiego. Witam, słyszałem, że nie było słychać. No, mamy tutaj nowe studio, w którym prowadzimy obecnie webinary i testy oczywiście były robione, wszystko działało, jak to zwykle na żywo bywa. Nie zawsze się udaje na początku, ale już cieszę się, że w tej chwili jest lepiej. I jeszcze raz chciałem przywitać wszystkich. Mam nadzieję, że tak zwani spóźnialcy też już do nas dołączyli. Wracając do poprzedniego slajdu, dwa zdania było o Stovarisie, to w czym się specjalizujemy, no ale to jest, myślę, że dla większości z Państwa znane. Jeżeli chodzi o nasze specjalizacje, to są główne te specjalizacje, ale dzisiaj chcielibyśmy poruszyć tematykę związaną z IoT. Jest to tematyka nowa w naszej ofercie, bardzo ciekawa, z dość dużym potencjałem sprzedażowo-wdrożeniowym i tu mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach czy latach będziemy w stanie Państwa wspomagać w różnych rozwiązaniach. Mamy wielu dostawców. Tych, co widać, to nawet nie są wszyscy, jest ich dostawców jeszcze więcej w naszej ofercie. Więc tutaj my się będziemy specjalizować i generalnie mamy taką ideę. Chcemy się specjalizować w pełnych rozwiązaniach, to znaczy nie w poszczególnych elementach. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał kupić jakiś element naszego systemu do własnego wdrożenia, nie widzimy przeszkód, ale to, w czym my się będziemy specjalizować, jaką mamy ideę sprzedaży, chcemy sprzedawać dla Państwa kompleksowe rozwiązania. Czy przychodzicie Państwo do nas z pewnym problemem i my staramy się go rozwiązać. W przypadku systemów IoT w najbliższym czasie będziemy stawiać na koncept LoRaWAN. Jest to bardzo ciekawa technologia, która naszym zdaniem ma szansę zrewolucjonizować rynek IoT w najbliższych latach. Posiada bardzo wiele niekwestionowanych zalet. Nisko energetyczna transmisja, czy czujniki zasilane bateriami, łatwość instalacji, bardzo atrakcyjna cena, no to wszystko naprawdę bardzo ciekawie wygląda i mam nadzieję, że tutaj dla Państwa będzie to interesujące. Dla naszych klientów i też nie tylko, przygotowaliśmy dedykowaną stronę IoT LoRaWAN, która ma opisywać systemy, które my proponujemy. Tak jak wspomniałem przed chwilą, mamy sprzedawać, mamy pokazywać i oferować klientom pełne rozwiązania. Więc te rozwiązania, które my byśmy chcieli dla Państwa zaproponować w pierwszym etapie, są na tej stronie opisane. Jeżeli chodzi o korzystanie ze strony na górze,
posiadamy pasek z specjalizacjami i po rozwinięciu danego paska wyświetla nam się specjalizacja. Tak jak tu widać, specjalizacja i rozwiązanie dedykowane do medycyny, mamy rozwiązanie przemysłowe i każdy z tych opisów składa się z kilku elementów, wstępnego wprowadzenia do systemu, opis technologii, które zostały wykorzystane w danym rozwiązaniu, jak to wdrożenie i ta technologia wyglądała oraz na koniec z grubsza schemat całej instalacji plus dostawcy, którzy zostali zastosowani przy danym rozwiązaniu. Chcielibyśmy, żebyście Państwo przejrzeli tą stronę, zapoznali się z tymi rozwiązaniami. Tych rozwiązań będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że te rzeczy będą ciekawe dla Państwa, szczególnie, że ten obszar zastosowań, jak był widoczny na początku, ma bardzo szerokie portfolio. To nie jest tylko związane z tematyką IoT. Tak jak tam było pokazane, jest to przemysł, jest to związane dużo z rolnictwem, z medycyną, z retailem szeroko pojętą, sprzedażą detaliczną, no i parę innych segmentów, które być może za chwilę też dołączą do tego rozwiązania, gdyż uważamy zastosowanie systemów IoT, w szczególności z protokołem LoRaWAN, jest ograniczone właściwie tylko fantazją osób, które to wdrażają. Mamy bardzo dużą gamę czujników, przeróżne systemy na podstawie tego można zbudować. Dzisiejszy webinar będzie przekrojowy z wieloma dostawcami i ci dostawcy, którzy będą pokazani na webinarze, są właśnie tymi dostawcami zastosowanymi przy tych rozwiązaniach. Więc też to, o czym dzisiaj powiemy, będzie możliwe do odnalezienia na tej stronie i będzie można pokazać Twoim klientom tą stronę, bo to jest strona, która jest dedykowana do ogólnie dla end userów, do firm, które poszukują pewnych rozwiązań. Będziemy ją też odpowiednio pozycjonować, więc tutaj zapraszam do zapoznania się, chętnie korzystania z tych case study, które tam są opisane. Mam nadzieję, że Państwu się to przyda przy swoich projektach, przy zastosowaniu swoich projektów, czy do pokazywania własnym klientom pewnych trybów rozwiązań. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Przepraszam za początkowe problemy. Na szczęście udało się dość szybko rozwiązać. I wracamy do Błażeja. Dziękuję bardzo. Już wróciliśmy do mnie. Ja również przepraszam za początkowe problemy. Tak jak Marcin wspomniał, no mamy nowy sprzęt. Co prawda sprzęt został przetestowany przed naszym dzisiejszym spotkaniem, ale no sprawiło coś nam psikusa. W każdym razie cieszę się, że już jest wszystko ok. I za moment przechodzimy już do drugiej prezentacji. Już ze mną jest tutaj w studiu nagraniowym. Zaraz przyłączę Państwu kamerę, żebyście Państwo mogli zobaczyć Przemysława Prochera, naszego Business Development Managera, który jest w naszej firmie odpowiedzialny m.in. za rozwiązania MileSight, InHand oraz OpenGear. Pokrótce troszeczkę Państwu opowie przynajmniej o tych dwóch pierwszych dostawcach, o których wspominałem, czyli MileSight i InHand. Za momencik Państwo zobaczycie Przemka. Też będę wdzięczny, jeśli Państwo oczywiście wspomnicie na czacie, czy dobrze tym razem słychać Przemka i dobrze go widać. Już przełączam kamerę. Witam serdecznie, Przemek Prochera z tej strony. Dziękuję za zapowiedź, Błażeju. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Super, cieszę się, więc tym razem poszło już z górki. Już pojawia się moja prezentacja. Szanowni Państwo, w firmie Stowarzysz jestem odpowiedzialny za rozwiązania IoT, jeżeli chodzi o szeroko pojęty connectivity. Dzisiaj będę mówić o świecie connectivity, czyli świecie łączności w IoT, jak również pokażę parę ciekawych produktów. Kontakt do mnie na samym początku. Jestem Business Developer Managerem, czyli współpracuję bezpośrednio blisko Państwa klientów. Wspólnie możemy prezentować rozwiązania, wypożyczać sprzęt demo, jak również tworzyć określone projekty. O czym dzisiaj będę mówić? Będę mówić na temat łączności IoT, czyli connectivity, jak wybrać właściwą opcję, jakie są tendencje, jakie zastosować rozwiązanie. Następnie pokażę na przykładzie wybranych producentów parę produktów, również
przykłady zastosowania tych produktów w praktyce, tych rozwiązań, jak to wygląda i do czego można je zastosować. I parę słów powiem na temat niezawodnej sieci. Ale żebyśmy mogli rozmawiać na temat rozwiązań stosowanych w IoT, warto się skupić nad szeroko pojętym connectivity. Więc connectivity, łączność IoT, tak naprawdę to jest terminologia mówiąca o tym, że chcemy coś z czymś połączyć. Jeżeli chodzi o rynek rozwiązań IoT, mówimy tutaj o czujnikach, aplikacjach, trackerach, routerach, bramach sieciowych, czyli od samego brzegu naszej sieci, od samego urządzenia, które gdzieś sobie istnieje w danej lokalizacji, jesteśmy w stanie wyjść za pomocą odpowiednich technologii do naszego centrum zarządzania, do naszego centrum monitoringu, tak ażeby widzieć, co się dzieje z tym naszym urządzeniem. Jeżeli chodzi o takie technologie, to mogą być to sieci Wi-Fi, sieci komórkowe lub też rozwiązanie LoRaWAN, o którym wcześniej już tutaj wspominał poprzedni wykładowca, pan Marcin. Szerokość pasma, zasięg i pobór mocy, co należy traktować priorytetowo, jak należy do tego podejść. Jeżeli chodzi o znalezienie opcji takiej, która będzie idealna do tego, aby nasze connectivity w IoT działało prawidłowo, należy uwzględnić trzy czynniki, dlatego że przed wyborem rozwiązania ważne też jest zrozumienie wymagań po stronie użytkownika. Tak naprawdę do czego on to będzie używał, jakich technologii będzie stosował, co będzie chciał z tym robić. Istotnym takim elementem jest zużycie energii. Wiele urządzeń IoT zasilanych jest bateryjnie, a nie przewodowo. W związku z tym należy pamiętać o tym przy wyborze sieci, ponieważ jeżeli będziemy chcieli zbyt dużo eksploatować naszych połączeń, a te niektóre rozwiązania są zasilane bateryjnie, no może to nam nie za bardzo współgrać z naszym systemem. Bardzo istotną rzeczą jest zasięg. Jeżeli urządzenia znajdują się w dość dużej odległości, czyli nasza czujka na przykład, nasze jakieś urządzenie, należy pamiętać o zasięgu. Szerokość pasma. No i tutaj też jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ są urządzenia, które będą tego pasma zużywać mało, a są urządzenia, które będą tego pasma zużywać dużo. Chodzi o to, co będziemy chcieli podłączyć, co będziemy chcieli monitorować, jak będziemy się chcieli łączyć. W związku z tym tutaj też należy mieć to na uwadze, jeżeli chodzi o pasmo. Pozostałe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, no to przede wszystkim koszt, tak? Bo w początkowej fazie konfiguracji systemu należy wziąć pod uwagę koszty, jakie należy ponieść przy budowie takiego systemu. Tak? Tu podam najprostszy przykład takiego domowego systemu. Pewnie każdy z Państwa zna technologię właśnie IoT stosowaną na przykład w systemach AGD, w lodówkach, w pralkach, które komunikują się z naszymi smartfonami, więc to jest jakby taki najprostszy przykład połączenia IoT, które występuje. Więc tutaj no, przy budowie takiego systemu no, koszt będzie jakiś minimalny, tak? Bo każdy dysponuje siecią Wi-Fi i generalnie te urządzenia działają w obrębie sieci Wi-Fi. Warto też jest zrobić audyt obecnego systemu u klienta, czyli sprawdźmy, czym dysponuje klient, czym Państwo dysponujecie, aby jakby przystosować to środowisko do obsługi technologii IoT. W związku z tym dzięki temu pojawią się jakieś oszczędności, bo każdy ma właśnie jakieś łącze Wi-Fi, ma jakiegoś dostawcę usług internetowych, także tutaj jakby pojawienie się w tym świecie technologii IoT nie musi być wcale jakby kosztowne. Skalowalność, trzeba mieć na uwadze skalowalność przede wszystkim dlatego, że musimy przewidzieć na samym początku, do jakich rozmiarów będziemy chcieli rozbudować ten system. Zupełnie inaczej się ma to w systemach na przykład jakichś domowych, w systemach biurowych, a zupełnie inaczej ma się to w systemach przemysłowych, gdzie stawiamy na początku określoną liczbę czujników, ale przy rozbudowie danej linii produkcyjnej, zakładu, biurowca o kolejne piętra, ten system będzie rozbudowywalny, więc też należy to wziąć pod uwagę.
bardzo istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu łączności IoT, jest lokalizacja wdrożenia. Tutaj zalecam, żeby wykonać audyt na miejscu, tam gdzie ten system ma zostać zamontowany, zrobić wizję lokalną i przede wszystkim zweryfikować, jakie mamy tam możliwości. Tak? Chodzi o łącze, jakie są przeszkody terenowe, zakłócenia elektromagnetyczne, ewentualnie czynniki środowiskowe, czyli czy będziemy chcieli monitorować coś, co jest na zewnątrz, czy jest wewnątrz, czy jest tam jakaś duża wilgotność. Te wszystkie rzeczy mogące mieć wpływ na działanie naszego systemu. Jeżeli chodzi o nośniki danych w świecie IoT, no to wyróżniamy praktycznie trzy. Pierwszym takim nośnikiem danych są sieci komórkowe 3G, 4G LTE, które zwykle są używane do połączeń tak zwanych IoT maszyna-maszyna, czyli M2M, na przykład modem LTE, komputer, jakieś urządzenie, modem LTE i tak dalej. Najważniejsze cechy połączeń komórkowych to jest bardzo duży zasięg, ponieważ stacje bazowe obejmują swoim zasięgiem obszar na poziomie 2 do 10 km, tutaj w zależności od jakości tego połączenia, bo w przypadku połączeń LTE ten, wiadomo, ten zasięg stacji bazowej jest mniejszy, a w przypadku połączeń 3G jest wyższy. Duża przepustowość łączy, szeroka dostępność, sieć komórkowa jest pokryta bardzo dużym obszarem, w związku z tym tutaj jakby jest ona dostępna. Niezawodność, ponieważ te systemy no, są jakby narażone na czynniki zewnętrzne, a są już na tyle okopane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, że można przyjąć, że są niezawodne. No, nie pamiętam, kiedy się zdarzyło, żebym nie miał zasięgu w telefonie, bo była jakaś awaria. Łatwość użycia. Łatwość użycia jest tutaj na tyle ciekawa, ponieważ żeby używać tak zwanych sieci komórkowych, wystarczy karta SIM danego operatora oraz odpowiedni plan taryfowy. Oczywiście po drugiej stronie musi być dane urządzenie, do której tą kartę SIM wsadzimy. Jeżeli chodzi o taki minus tej technologii, to trzeba pamiętać, że technologia wykorzystywana w połączeniach komórkowych przekłada się na duże zużycie energii. To wszystko zależy od tego, jak nasze urządzenie jest oddalone od stacji bazowej i wówczas jaką musi mieć moc do obsługi nadajnika. W związku z tym tu śmiało mogę powiedzieć, że to zużycie energii tutaj jest większe. Innym nośnikiem danych są sieci bezprzewodowe, z którymi każdy z Państwa ma zapewne do czynienia. Sieć bezprzewodowa Wi-Fi zwykle jest używana do połączeń urządzeń wewnętrznych w określonym zasięgu. Co to oznacza? Oznacza to, że zwykle sieci Wi-Fi wykorzystujemy w danych ograniczonych lokalizacjach, są to na przykład budynki, biura, zamknięte pomieszczenie. Zaletą sieci Wi-Fi w zależności od zastosowania technologii jest na pewno duża przepustowość. Jest rozpowszechnione użycie w IoT, to co już mówiłem wcześniej, w systemach domowych Alexa, Google, jak również Fibaro, tak, które operuje na sieci przewodowej, łączy się, na sieci bezprzewodowej łączy się z naszymi czujnikami. Jeżeli chodzi o niezawodność sieci bezprzewodowej, no to tutaj warto zwrócić uwagę na to, że warunek jest jeden istotny. Musi być to dobrze wykonana sieć bezprzewodowa i dobrze zabezpieczona. Wtedy mamy pewność, że ta nasza sieć będzie niezawodna. Oczywiście takim bardzo istotnym tutaj czynnikiem jest to, że jesteśmy uzależnieni w przypadku sieci bezprzewodowych Wi-Fi od naszego dostawcy internetu, tak? Czyli na końcu gdzieś tam znajduje się router, który zapewnia nam łącze. Tutaj również, jeżeli chodzi o technologię Wi-Fi, mamy do czynienia z użyciem energii większym, ponieważ urządzenia, które pobierają dane, wysyłają dane, urządzenia sieciowe, no muszą tą energię mieć na obsługę tych pasm, obsługę przesyłu tych danych. W związku z tym zużycie energii na pewno tutaj będzie również duże. I coś, o czym już było wcześniej mówione, nośniki danych w świecie IoT to obecnie coś, co nazywa się Low Power Wide Area Network, czyli to jest rozległa sieć o niskim poborze mocy, na przykład LoRaWAN. Ta łączność jest bynajmniej w Polsce dość nową technologią, natomiast na świecie, na zachodzie jest ona rozwijana bardzo bieżąco, jest dużo urządzeń, dużo systemów, które z niej
pracują. Jeżeli przychodzi o taki przykład, który możemy spotkać na co dzień w naszych domach, to jest na przykład monitoring liczników. Niektórzy operatorzy mediów, których wykorzystujemy, na przykład wody, wykorzystują zdalny odczyt liczników, na przykład wodomierzy. Jest to wodomierz, który jest urządzeniem, czujnikiem po prostu lorawanowym i przejeżdża samochód, który zbiera dane z tych czujników za pośrednictwem właśnie technologii LoRaWAN, bądź też te czujniki wysyłają za pośrednictwem sieci LoRaWANowej dane do gatewaya i w ten sposób są robione odczyty. Takim tutaj istotnym parametrem jest duży zasięg pomiędzy naszym czujnikiem a bramką, do której te dane są przesyłane. I według założeń twórców systemu w wewnętrznych pomieszczeniach jest to 2 km, natomiast w rozwiązaniach zewnętrznych jest to do 10 km. Oczywiście to wszystko uzależnione jest od tych czynników środowiskowych, o których mówiłem wcześniej, bo od przeszkód i innych rzeczy, które mogą wpływać na ten zasięg. Natomiast można przyjąć, że takie są tutaj odległości. Jest to pasmo 800, bodajże 68 MHz, które nie jest zbyt mocno zakłócane. Takim innym funkcjonalnością, inną w zasadzie cechą jest niska przepustowość pomiędzy czujnikiem a bramką, ponieważ czujnik pobiera jakieś dane i przesyła do bramki w określonym czasie, więc to jest tylko zbiór danych, w związku z tym nie potrzeba tutaj dużej przepustowości. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że tych czujników mamy 100, 200, 1000, 5000, w zależności od tego, co jest monitorowane, i wówczas musi być duża przepustowość pomiędzy tą bramką, do której te czujniki gromadzą te dane, a bramka wysyła je za pośrednictwem określonego interfejsu w świat. Tak? Może po tych interfejsach powiem później. Niezawodność tak, ale pod warunkiem również prawidłowej konfiguracji naszego systemu i projektu, tak? Czyli odpowiedniego rozmieszczenia tych czujników, odpowiedniego rozmieszczenia bramek. Wtedy działa to niezawodnie. Jeżeli chodzi o zastosowanie, no to można powiedzieć, że jest to wszechstronnie stosowane. Coraz więcej jest to stosowane nie tylko w świecie przemysłu, jak również w takim codziennym naszym życiu, to o czym już powiedziałem, na przykład monitorowanie mediów, ale na przykład takim innym ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o technologię LoRaWAN, jest monitorowanie terenów zielonych, czy odpowiednio są nawożone gleby, czy odpowiedni jest poziom nawodnienia. To wszystko można jakby dzięki tej technologii osiągać. Jeżeli chodzi o te interfejsy, jest duża dostępność interfejsów komunikacyjnych. Po stronie czujnika i bramki jest to interfejs komunikacyjny LoRaWAN zamknięty, natomiast jeżeli chodzi o bramkę, która wychodzi na świat, to możemy wychodzić po połączeniu Wi-Fi, po połączeniu LTE, po połączeniu ethernetowym. Bardzo niski pomiar mocy, ponieważ czujniki są zasilane bateryjnie, a te baterie, które są wykorzystywane w czujnikach, są o dużej żywotności. Jak powiedziałem, ten czujnik nie jest zbyt obciążony, raz na jakiś czas wysyła te dane, w związku z tym tam jest bateria litowo-jonowa, która spokojnie chodzi pomiędzy 3 a 5 lat. Tak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o te interfejsy i te nośniki danych, według mnie, ale nie tylko, według różnych ekspertów, łączność komórkowa jest takim najlepszym w zasadzie rozwiązaniem do obsługi komunikacji w świecie IoT, z uwagi na to, że jest najbardziej dostępna, zapewnia najlepsze możliwości połączenia, monitorowania, jest niski koszt posiadania tej technologii i wysoka dostępność. Tak bym podsumował świat connectivity i wybranie odpowiedniej opcji, a w tej chwili pokażę parę rozwiązań naszych producentów, których jesteśmy dystrybutorem, które mamy w ofercie, aby Państwu pokazać, jak to wygląda. Pierwszym z producentów, które chciałbym dzisiaj pokazać, są to rozwiązania firmy MySight. MySight jest zaawansowaną firmą, która jest zlokalizowana, znaczy fabryka jest zlokalizowana w Chinach, natomiast oddziały ma na prawie wszystkich kontynentach w Europie, w Ameryce Południowej, w Azji, na Pacyfiku.
Dzięki temu jest dość dobra dostępność oferty. Firma MySight posiada własny dział R&D, ma bardzo dobrą fabrykę, produkty oferowane i produkowane przez tą firmę są bardzo wysokiej jakości, są objęte gwarancją producenta, są objęte opieką serwisową. Warto też zauważyć, że 15% ich rocznego przychodu jest inwestowane w badania i rozwój. To też jest bardzo ciekawe, w związku z tym no jest to producent, który cały czas się rozwija. Generalnie tak jak przeglądam ofertę, to co chwilę coś nowego się pojawia, co chwilę jakby producent, można powiedzieć, jest tutaj jednym z pionierów, jeżeli chodzi o technologię LoRaWAN i rozwiązania, jakie są stosowane do tej technologii. Jako przykład, w zasadzie nie skupiając się za bardzo na parametrach, bo nie chciałbym tutaj Państwa za bardzo technikaliami zanudzać, jeżeli chodzi o portfolio rozwiązań, producent produkuje modemy do obsługi ruchu sieciowego, czyli modemy LTE, gdzie sygnałem wejściowym jest łączność LTE, a po drugiej stronie mamy interfejs Ethernet. Tak? Takim bardzo ciekawą funkcjonalnością jest to, że to urządzenie potrafi pracować w szerokim zakresie temperatur od minus 30 do plus 75 stopni. Nie zawiera w środku wentylatorów, nie zawiera żadnych urządzeń, które mogą się uszkodzić. Dodatkowo urządzenie można zasilić bardzo szerokim zakresem napięć od 3 do 40 V, więc można go stosować generalnie również w jakichś zabudowanych systemach. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowane jakby dwa sloty kart SIM. Do czego to służy? Służy to do tego, że dzięki temu, że mamy dwóch operatorów, zapewniamy jakby redundancję. W przypadku awarii masztu telefonii komórkowej numer 1, jednego operatora, urządzenie jest w stanie przejść na drugi system. W dalszych części prezentacji mam pokazane zastosowania tego urządzonka, ale dość niepozorne urządzenia, proszę mi wierzyć, że no, jego funkcjonalność jest tutaj bardzo, bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane rozwiązania, to są dwa modele UR32 i UR35, to są również modemy komórkowe z funkcją routera, czyli możemy podłączyć niezależnie jeszcze cztery interfejsy Ethernet, łączność komórkową i dodatkowo te urządzonka mają coś takiego, co się nazywa szyna danych. Dzięki temu możemy się podłączyć do jakichś analogowych urządzeń, tak aby móc je dodatkowo obsługiwać. Tutaj mamy taki przykład modemu najbardziej zaawansowanego, jeżeli chodzi o tego producenta. Modem pracujący w technologii 5G. Modem, który w sobie ma wbudowaną wewnętrzną sieć Wi-Fi, która może być podzielona na różne zakresy pasma, więc można sobie to pasmo przydzielać na przykład do komputerów pasmo numer 1, do jakichś urządzeń pasmo numer 2. Dzięki temu nie mamy tutaj jakiegoś tłoku na łączu. Również podwójny slot kart SIM i tutaj mamy możliwość też programowania, czyli jakby bardzo płynnego stosowania różnego typu interfejsów i aplikacji. Dzięki temu to urządzenie jest bardzo, bardzo rozbudowywalne. Zakres temperatur od minus 40 do plus 70 stopni, czyli można praktycznie zamontować je również na zewnątrz. Innym przykładem takich rozwiązań w grupie MySighta to są bramy obsługujące technologię LoRaWAN. Wyróżniamy tutaj dwa rodzaje tych bram. Bramy zewnętrzne, to wygląda właśnie w ten sposób, montowane na słupie z wystającymi antenkami, bądź bramki wewnętrzne stosowane w zamkniętych pomieszczeniach, również do obsługi czujników technologii LoRaWAN. Mam taki slajd w późniejszej prezentacji, pokażę jak to działa. Jeżeli chodzi o czujniki, które są po stronie LoRaWAN-owej, tutaj taki jeden z czujników chciałem Państwu pokazać. To jest czujnik, który mierzy jakość powietrza w na przykład biurze. Montujemy go po prostu na ścianie. On nam mierzy poziom, jaki mamy tlen, jakie mamy temperaturę, jaką mamy wilgotność i te dane może wysyłać do gatewaya. Jeżeli mamy jakiś biurowiec, tych czujek montujemy w każdym biurze i w ten sposób jesteśmy w stanie po pierwsze zarządzać
komfortem, ponieważ ten system można w bardzo łatwy sposób zintegrować z systemem klimatyzacji, w związku z tym jakby poczucie komfortu pracowników znacznie wzrasta, a jeszcze dodatkowo mamy pomiar różnych parametrów środowiskowych, które występują w danym biurze. Tak? To też było również dość szeroko stosowane, zresztą jest nadal, w walce z COVID, gdzie również to urządzenie mogło w jakiś sposób monitorować, jakie mamy parametry tlenu, jak jest nasycenie tlenu, jak to wygląda po stronie właśnie tego środowiska, w którym znajdują się ludzie. Całość tych rozwiązań jest spinana za pomocą aplikacji, które producent ma w swojej ofercie. To jest aplikacja MySight IoT Cloud, która obsługuje te wszystkie urządzenia, które pokazałem wcześniej. Ta aplikacja jest w postaci bezpłatnej do określonej liczby urządzeń, jak również do określonych możliwości zdarzeń. W innym przypadku, jeżeli mamy większą instalację, należy wykupić subskrypcję. Subskrypcje są wykupywane na rok czasu, ale z takich ciekawostek jeszcze można korzystać z zewnętrznych aplikacji. W systemie LoRaWAN można korzystać z zewnętrznych aplikacji, dzięki którym możemy ten system jakby przyłączyć do istniejących naszych aplikacji. Tak samo jeżeli chodzi o modemy, również możemy wykorzystywać zewnętrzne aplikacje, możemy się logować na te modemy, możemy tworzyć bezpieczne połączenia. Powiem o tym za chwileczkę. Innym dostawcą, o którym dzisiaj na pewno chciałbym wspomnieć, jest InHand. InHand również jest chińskim producentem, natomiast jest to jeden z pionierów IoT, ponieważ rozwija się od 20 lat, można powiedzieć, że od 22, bo tutaj jest stanęło na 2020 roku, ale jest to firma specjalizująca się przede wszystkim w rozwiązaniach, rozwiązaniach connectivity, IoT M2M, czyli środowisko IoT do maszyn. Jeżeli chodzi o taki zakres urządzeń, najbardziej rozpoznawalne urządzenia to są produkty IoT właśnie M2M i są różnego typu routery, przemysłowe routery, przemysłowe bramki, monitoring pojazdów i jak zaawansowane komputery przemysłowe. Oczywiście to wszystko razem jest scalone z oprogramowaniem. Jeżeli chodzi o przykład takich rozwiązań. Tu mamy przykład takiego routera przemysłowego, model 900. Tak jak widać na załączonym obrazku, on z jednej strony ma interfejsy sieciowe, z drugiej strony ma również interfejsy służące do przyłączenia urządzeń analogowych. Czyli de facto jest w stanie łączyć nasze urządzenia zewnętrzne poprzez sieć Ethernet bądź LTE z naszymi aplikacjami. Jest to taki jakby interfejs. Dodatkowo rutuje nam sygnał komórkowy, dzięki któremu możemy wychodzić na świat. Wszystko oczywiście w szyfrowanym VPN. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania InHanda, tutaj mamy taki router model 805, router pracujący w technologii 5G z gigabitowymi portami ethernetowymi, z rozbudowaną siecią Wi-Fi w technologii 2, 4 i 5G gigabitowej. Jeżeli chodzi o podział pasma, dokładnie on tak wygląda, że to pasmo jest dzielone. To rozwiązanie również może być wykorzystywane w technologiach SD-WAN. No i różne możliwość obsługiwania różnych typów protokołów, jak również może być zarządzany zdalnie. Idealny do jakichś zdalnych lokalizacji, przenośnych biur, terminalów, smart city i tak dalej. Mam na innym przykładzie pokazane, do czego można to rozwiązanie używać. Jeżeli chodzi o gateway, gateway to jest urządzenie pozwalające na obsługę, jest to bramka pozwalająca na obsługę interfejsów i te interfejsy, które występują po stronie urządzenia, zamienia nam albo na interfejs ethernetowy, bądź na interfejs komórkowy. Jeżeli chodzi o protokoły, to są protokoły przemysłowe. Połączenie podwójnego SIM-u, czyli podwójnych kart SIM-u dzięki niezawodności, również może być lokalizowane to urządzenie za pośrednictwem łącz
za pośrednictwem GPS-u, jak i też technologii bluetoothowej. Tutaj mam przykład takiego urządzonka, które służy do monitoringu pojazdów. Tu konkretnie mówimy o pojazdach szynowych. Jest to gateway, który ma specjalizowane łącza w standardzie właśnie takim, jakie są wykorzystywane tutaj akurat w kolejnictwie. To są specjalne przemysłowe końcówki, ale ten gateway jest w stanie po pierwsze obsługiwać nam różne czujniki, które są w naszym pojeździe. Dodatkowo jest w stanie monitorować nasz pojazd. Możemy się wpiąć na diagnostyczną interfejs CAN na interfejs CAN-owy i udostępniać też łącze Wi-Fi wewnątrz pojazdu, ale też jesteśmy w stanie przede wszystkim trakować, gdzie ten pojazd się znajduje, co się z nim dzieje. Mam to również pokazane na innym slajdzie. Całość spina oprogramowanie Device Manager, które obsługuje, podobnie jak w rozwiązaniach MySlate'owych, obsługuje te urządzenia. Jesteśmy w stanie w jednym miejscu widzieć te nasze rozwiązania, widzieć nasze połączenia, widzieć, co się z tym dzieje, jak również wykonać jakieś akcje. Jest też wersja demo do przetestowania, w razie czego, w związku z tym też tutaj służę pomocą, gdyby Państwo chcieli się zapoznać z tym rozwiązaniem. Ja celowo pokazuję te urządzenia tak jakby z lotu ptaka, ponieważ nie chcę, tak jak powiedziałem, Państwa tutaj od strony technicznej przygniatać, ale wolałbym się skupić na tym, żeby pokazać Państwu, jak to działa w praktyce, tak? Więc to, co powiedziałem wcześniej na temat modemów. Tu mam akurat przykład zastosowania za pośrednictwem modemu MySite UR32. No i dość prozaiczne rozwiązanie. Każdy z nas użytkuje bankomat, wypłaca jakieś pieniążki bądź wpłaca. I tutaj możemy zastosować modem UR32, który w tym naszym bankomacie jest niewidoczny, znajduje się on, po prostu jest na tyle mały, że można go zabudować właśnie na tej blaszce. Natomiast proszę zauważyć, że bardzo często z bankomatów w sklepach wystają metalowe antenki. To jest właśnie ta łączność, o której tutaj mówiłem wcześniej, łączność, dzięki której ten bankomat komunikuje się za pośrednictwem sieci LTE z systemem bankowym i dzięki temu jest w stałej łączności. Dodatkowo również to urządzenie może pełnić funkcję monitoringu napięcia, jak również inne funkcje dozoru, czyli na przykład, jeżeli ktoś kradnie bankomat, również to urządzenie jest w stanie nam wysłać powiadomienie. Pełna redundancja połączenia, czyli też może być obsługiwane przez Ethernet, ten nasz bankomat, połączony ethernetowo, jak również połączony w inny sposób. To jest takie dość zastosowanie, bym powiedział, na wyciągnięcie ręki, gdzie no każdy z nas korzysta z tych systemów, a no nigdy się nie zastanawiał, jak to może wyglądać w praktyce. Więc wygląda to w ten sposób. Jeżeli chodzi o ten modem MySite'a UR32, no to tu mamy inny przykład zastosowań. Tak? Na przykład jakiś monitoring, jest jakaś IP kamera, jest jakiś bankomat, o którym już wspominałem, jest jakiś terminal płatniczy, jest jakiś system PLC, czyli jakichś sterowników. To wszystko w tak zwanych publicznych aplikacjach za pośrednictwem sieci LAN można dostarczyć do tego urządzenia, a to nasze urządzenie za pośrednictwem sieci komórkowej jest w stanie wysłać te dane zgromadzone tutaj dalej do jakiegoś centrum operacyjnego. Tak? Również jeżeli chodzi o aplikacje przemysłowe, obsługa jakichś sensorów, obsługa jakichś transformatorów, obsługa jakichś sterowników, też za pośrednictwem sieci LAN jesteśmy w stanie dzięki temu małemu urządzeniu wyjść na świat i zobaczyć, co się dzieje. Mówiłem też o rozwiązaniach LoRaWAN-owych. Tu mamy przykład zastosowania właśnie LoRaWAN-owego. Mamy tak zwanego gatewaya, czyli bramkę, która po stronie LoRaWAN-owej obsługuje różnego typu czujniki. To może być pomiar, to mogą być inteligentne budynki, to mogą być parkingi, to mogą być jakieś linie przemysłowe, monitoring jakiegoś ruchu, zarządzanie flotą. To wszystko z tych czujników za pośrednictwem interfejsu LoRa jest gromadzone tutaj i wysyłane w świat za pośrednictwem sieci LTE bądź też Ethernet. Tutaj można zastosować dowolny praktycznie serwer, który będzie nam obsługiwać tą technologię. My w tej chwili pracujemy nad
oprogramowaniem, które będziemy również jakby oferować Państwu, które obsługuje te systemy właśnie LoRaWAN-owe. No i później w zależności od tego na końcu są serwery aplikacyjne, które nam mówią, co się dzieje po naszej stronie związanej z czujnikami. Jeżeli chodzi o rozwiązania Inhenda, tu mamy taki przykład rozwiązania wykorzystywany w lokalizacjach biznesowych, na przykład w restauracjach, gdzie za pośrednictwem tego urządzonka, właśnie routera 805, jesteśmy w stanie obsługiwać POS-a, podpis elektroniczny, nadzór nad tym pomieszczeniem, jakieś połączenia telefoniczne, oczywiście sieć Wi-Fi, ale ważne jest to, co dzieje się po drugiej stronie, więc jeżeli się dostajemy, wychodzimy z tego urządzenka za pośrednictwem sieci 5G, 4G, 3G, dostajemy się do systemu płatności, czyli jest obsługiwany system płatności, jak również do wszelkiej analityki, tak? Czyli jeżeli to jesteśmy w stanie stale monitorować to, co się dzieje w naszym oddziale firmy, w naszej restauracji i tak dalej, mamy pełen wgląd po prostu w to, co się odbywa i znacznie ułatwienie procesów biznesowych. Z takich innych ciekawostek, w momencie, kiedy na przykład będzie jakaś awaria dostawcy internetowego bądź też innego typu awaria, to urządzonko jest w stanie samo w sobie obsłużyć nam taką lokalizację, ponieważ ma wszystko, co trzeba. Zapewnia nam po prostu łączność ze światem. Tu akurat mamy przykład zastosowania gatewaya MySite'a, model 902. To jest gateway, tak jak powiedziałem, już w standardzie przemysłowym, ale ten gateway obsługuje nam różnego typu urządzenia, jak właśnie jakieś roboty, maszyny, zbiorniki i tak dalej. To wszystko łączy się ze sterownikiem PLC i tu są pokazane, jakie protokoły są obsługiwane w tej technologii, czyli to, co powiedziałem, gateway jest w stanie zamienić nam sygnały występujące po tej stronie na sygnał w postaci właśnie łącza LTE, Wi-Fi w protokole HTTPS, MQTT i dzięki temu mamy dostęp do platform, znaczy możemy mieć za pośrednictwem tych platform dostęp do tego, co się dzieje po tej stronie. I takim ostatnim przykładem zastosowania, który chciałem Państwu pokazać, to jest monitoring pojazdów, tu akurat mamy pokazany tramwaj. Jest to takie pudełeczko, które montujemy w tramwaju i dzięki temu mamy jakby monitoring tego, co dzieje się z silnikiem, monitoring kamer, monitoring otwarcia, zamknięcia drzwi, jakichś systemów pożarowych, to, co się dzieje z naszym maszynistą, czy z nim jest wszystko w porządku, no i tracking pozycji, gdzie ten nasz tramwaj się znajduje. Dodatkowo możemy za pośrednictwem tego pudełka udostępniać sygnał Wi-Fi w naszym tramwaju, a po drugiej stronie operator systemu wszystko widzi, co dzieje się w naszym pojeździe w czasie rzeczywistym. W związku z tym to zapewnia większe bezpieczeństwo, jak również szerszy monitoring tego, co się dzieje z naszym pojazdem. Tak w wielkim skrócie chciałbym właśnie dzisiaj Państwu przybliżyć świat connectivity, świat w IoT, jak to wygląda, jakie są te interfejsy, jak to wszystko możemy używać. Oczywiście to jest jakiś wycinek naszej oferty. Szerzej oczywiście, jeżeli Państwo by chcieli zapoznać się z naszą ofertą, zapoznać się z rozwiązaniami, zapraszam do kontaktu, zapraszam na stronę, którą wcześniej pokazywał Pan Marcin Cichecki. Tam są te technologie opisane znacznie szerzej. W tej chwili pojawił się do mnie kontakt. Zapraszam, jeżeli pojawią się jakieś pytania, jak również zapraszam do kontaktu z Państwa opiekunami handlowymi. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. I już teraz znowu do mnie wracamy. Przemku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą prezentację. Na pewno obszerna wiedza dla Państwa została przekazana. W każdym razie, jeśli pojawią się jakieś pytania po zakończeniu dzisiejszego webinaru, to oczywiście zapraszam do kontaktu z Przemkiem. A zanim jeszcze rozpoczniemy kolejną prezentację, to na samej górze powinniście Państwo właśnie mieć paseczek, gdzie można kliknąć sobie w ten paseczek i przejść do wspominanej przez Marcina Cicheckiego, dyrektora sprzedaży z towari, z naszej nowej strony, nowej platformy, gdzie opisaliśmy różne technologie.
dotyczące IoT i LoRaWAN, także już można sobie kliknąć, można gdzieś tam skopiować sobie ten link, no i w późniejszym czasie oczywiście zapoznać się z treściami, które tam publikujemy. Dobrze, jest już ze mną Michał Sobieski, nasz product manager, który jest odpowiedzialny w Stowarizm między innymi za rozwiązania ProfitUp, Kubro, Allegro Packets. Dobrze, i już przełączam kamerkę, tak żebyście Państwo widzieli i słyszeli naszego kolejnego prelegenta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze poproszę prezentację. To jeszcze raz w takim razie. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Michał Sobieski. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, delikatnie tylko na temat troubleshootingu, czyli zdalnego wykrywania i rozwiązywania problemów w sieciach takich naszych zwykłych firmowych, u naszych klientów, w szkołach, oczywiście w hotelach, w wielu różnych miejscach, ale podejścia powiedzmy zdalnego, niekoniecznie, żeby wykorzystywać nasze resursy pod względem pracowników zaawansowanych. Tak jak powiedziałem, nazywam się Michał Sobieski, jestem product managerem w Stowarizm, zajmuję się częścią sieciową i dzisiaj opowiem na temat zdalnego dostępu do urządzeń, do testerów, do analizatorów sieciowych, które mamy w ofercie. Jeżeli chodzi o problemy sieciowe, tak naprawdę chciałem się skupić na dwóch głównych rodzajach problemów sieciowych. Tak naprawdę można podzielić te problemy sieciowe na problemy z łącznością, czyli z dostępem do informacji, i problemy z wydajnością, czyli z problemem z jakością połączenia, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o problemy z łącznością, mówimy tutaj na przykład o zrywanym połączeniu Wi-Fi w sytuacji, kiedy na przykład chodzimy po biurze, który z access pointów zrywa połączenie i na przykład jest dziura w zasięgu. Jeśli chodzi o kolejne problemy, mogą to być problemy z konfiguracją urządzeń, dlatego że na przykład któryś z serwerów miał zmiany w konfiguracji, przestał się łączyć, przez to nie mamy dostępu do stron, nie mamy dostępu do naszych na przykład zdjęć czy do naszych plików umieszczonych na NASach w serwerowni. Może być to też problem z PoE, czyli z zasilaniem przez internet. To jest, nawiązuje zresztą też po części do zrywanego połączenia Wi-Fi, dlatego że jeżeli PoE nam, brzydko mówiąc, padnie na którymś z przełączników, który zasilał access pointy, czyli punkty dostępowe, na przykład pół firmy w tym momencie może stracić dostęp do połączenia Wi-Fi, przez co oczywiście cała firma jest narażona na straty, no i nie mówiąc o dyskomforcie wprowadzonym brakiem internetu. To, co jest jeszcze w sumie kluczowe i niestety często się zdarza, jest to brak dostępu do usług DHCP i DNS. DHCP to jest usługa, która pozwala nam przypisać automatycznie adres IP do urządzenia, czyli w tym momencie nowe urządzenia w sieci, jeżeli mamy powiedzmy klienta, który przyjdzie do naszego biura, będzie chciał się podłączyć swoim laptopem do naszej sieci, to nie będzie mógł tego zrobić, jeżeli nie będzie podłączony do serwera DHCP, dlatego że nikt mu nie przydzieli automatycznie adresu sieciowego, trzeba będzie to zrobić ręcznie. Jeżeli chodzi o DNS, to jest tłumaczenie adresu cyfrowego na adres taki zrozumiany przez nas, czyli w tym wypadku, jeżeli padnie nam usługa DNS, nie będziemy mogli na przykład wpisać google.pl, tylko trzeba będzie wpisać adres sieciowy tego rozwiązania, co oczywiście nie jest idealne. Jeżeli problem z wydajnością, naturalnie podstawowym problemem tak naprawdę jest wolne połączenie, to oznacza, który z naszych klientów zgłasza nam, że powiedzmy codziennie, może nie codziennie, co poniedziałek o godzinie 9.15 do godziny 9.45 jest problem z połączeniem, co tydzień nie można na przykład łączyć przez pół godziny się z internetem, z naszymi usługami dostępnymi poza naszą serwerownią, ale tak naprawdę też z usługami, które mogą być wewnątrz. Jeżeli jest to nasz wewnętrzny serwer, powiedzmy któryś z naszych w serwerowni, w tym momencie przez obciążenie na serwerze zmniejszy się wydajność tego połączenia i na przykład przestanie działać nasz system CMS, przestanie nam działać, mogą nam przestać połączenia VIP tak samo działać, dlatego że musimy sobie przypomnieć o tym, że w tej chwili bardzo duża część usług, których korzystamy w firmie, obsługuje internet. To oznacza, że w tej chwili tak naprawdę większość telefonów tak naprawdę stacjonarnych w biurach czy w jakichś urzędach są to telefony, które korzystają z internetu. One korzystają z protokołu VoIP, czyli Voice over IP i w sytuacji, kiedy stracimy połączenie sieciowe albo połączenie sieciowe będzie bardzo niestabilne, na przykład, tak jak tu jest napisane, będzie wystąpił utrata pakietów, czyli pakiety nie dotrą z naszego telefonu do naszego serwera albo będzie niska przepustowość czy wysoki jitter, czyli odchylenie od średniej, bo tak naprawdę musimy brać pod uwagę to, że opóźnienia będą zawsze.
Pytanie jest, jak te opóźnienia będą duże i jak będą stałe. Jeżeli opóźnienie powiedzmy zawsze wynosi 20 milisekund, to nie jest to dla nikogo problem, dlatego że serwery wezmą to pod uwagę i z wyprzedzeniem będą wysyłać pakiety. W sytuacji, kiedy mamy wysokie jitter, czyli odchylenie tego opóźnienia, wtedy zaczynają się robić problemy, dlatego że powiedzmy, jeżeli rozmawiam z kimś przez telefon cyfrowy, może być tak, że pakiety, które powinny zostać wcześniej dostarczone, zostaną dostarczone później ze względu na opóźnienia. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, dlatego będziemy walczyć z rozwiązywaniem problemów. Zacznę od problemów z łącznością. Oczywiście wyobrażamy sobie sytuację, w której dzwoni do nas klient, jesteśmy integratorem albo jakimś prowajderem usług sieciowych. Dzwoni do nas klient i mówi, że powiedzmy nie może się podłączyć do żadnego z access pointów, w jego firmie nie ma Wi-Fi. W tym momencie standardowym rozwiązaniem tak naprawdę byłoby wysłanie albo zespołu techników, albo dużo droższych inżynierów. W tym momencie musielibyśmy powiedzmy 300 km stąd, z Warszawy do Krakowa, wysłać zespół jednej czy dwóch osób, które na cały dzień przynajmniej byłyby wyjęte z obsługi firmy, dlatego że musiałoby na przykład podłączać access pointy, co nie jest skomplikowane, a może to zrobić osoba zdalnie. Oczywiście nie jest to efektywne względu między innymi na koszty, co możemy się domyśleć, że wysłanie w tej chwili zespołu dwóch osób to po pierwsze wyjęcie ich z naszego inwentarza, a po drugie oczywiście koszty transportu. Też nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić osobę z zewnątrz, która nie będzie... nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wysłać tą osobę, dlatego że chociaż my możemy sobie na to pozwolić, żeby nasz inżynier powiedzmy przez pół dnia był wyjęty z grafiku, to w tym momencie na przykład jeżeli jest to bank, być może trzeba będzie umówić wizytę, być może trzeba będzie porobić jakieś karty dostępowe i tak dalej. Jeżeli chodzi o zdalne rozwiązywanie problemów, w tym momencie zmieniamy trochę podejście. Chcielibyśmy rozwiązać ten problem zdalnie. To oznacza, że w tym momencie moglibyśmy wysłać nasz tester, dlatego że będę rozmawiał o trzech producentach, ale tak naprawdę dwóch rodzajach rozwiązań. Po pierwszej stronie mamy NetAli, czyli testery. To są wszystkie testery sieciowe, które pozwalają nam na przykład zobaczyć, jaki jest adres sieciowy danego urządzenia, czy to urządzenie działa, czy używa POE. Jeżeli używa POE, to z jaką mocą, czy on rzeczywiście wykorzystuje to POE, czy tylko udaje, że wykorzystuje, dlatego że urządzenia rozmawiają między sobą i ja mogę jako urządzenie powiedzieć innemu urządzeniu, że powiedzmy korzystam z pełnego POE albo POE+, ale tak naprawdę nie mam możliwości tego sprawdzenia, póki rzeczywiście co tam się wydarzy. Jeżeli chodzi o testery i zdalny dostęp takiego testera, testery NetAli można wysłać bez problemu do klienta w takim zestawie, jak jest przedstawione na obrazku w prawym dolnym rogu. Możemy zadzwonić do danego klienta, poprosić go o przekazanie powiedzmy telefonu jakiejś osobie, która będzie uprawniona, żeby na przykład wejść do serwerowni, ale niekoniecznie musi znać się na tych rozwiązaniach. I w tym momencie to urządzenie przekazane danemu technikowi może zostać podłączone przez niego do sieci i mamy tak naprawdę kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, możemy wykonać automatyczne testy, które ja czy operator, administrator danych urządzeń może przygotować je wcześniej. Możemy przygotować listę danych testów, które zostaną wykonane za pomocą jednego przycisku. W tym momencie inżynier albo osoba, która jest na miejscu, tak naprawdę podłącza kabelek do urządzenia, co nie jest zbyt skomplikowane, wciska jeden przycisk wykonania autotestu i w tym momencie na urządzeniu wykonuje się powiedzmy 40 różnych testów, które dają nam informacje, ale te informacje niekoniecznie muszą znajdować się na urządzeniu, tylko te urządzenia podłączone są do usługi, która zresztą jest darmowa, jeśli chodzi o NetAli, do usługi LinkLife, którą będzie już finalnie obsługiwał sam inżynier. I w tym momencie ja, jako powiedzmy inżynier siedzący u mnie w biurze, mógłbym mieć dostęp do po pierwsze do samego urządzenia, a po drugie do testów, które zostały wykonane. W tym momencie możemy zadzwonić do danej osoby, która jest na miejscu, poprosić go, żeby podłączył się do 6 różnych przewodów sieciowych, wykona na każdym z nich testy automatyczne, a potem ja, siedząc w biurze, siedząc kilkaset kilometrów od niego, mógłbym sprawdzić wyniki tych testów i zobaczyć, co się dzieje, a potem pokierować tą osobą i powiedzieć mu, co ma zrobić, żeby to działało z powrotem. Znaczne plusy, oprócz oczywiście tego, że testy mogą być wykonane automatycznie, jest to, że utrzymujemy pewny standard testów.
to oznacza, że jeżeli miałbym wykonać na przykład na 6 różnych przewodach sieciowych, wykonać 40 testów, po pierwsze zajęłoby to tydzień, dlatego że każdy ten test chwilę zajmuje, a po drugie, jeżeli utrzymam jeden standard, to po pierwsze wyszkolę swojego technika, po drugie zniweluję tak naprawdę szansę na błąd, dlatego że jeżeli wyślemy jakąś osobę, to koniec końców mamy jakiś standard wykonywania testów. Tych testów jest powiedzmy 20, ale one zazwyczaj są wykonywane prawie w takiej samej kolejności i prawie takie same za każdym razem. Może być tak, że nasz tester, który jest nieprzeszkolony i jest na miejscu, wykona tylko 19 testów, test 20 wykazałby nam błędy i w tym momencie tracimy tak naprawdę dostęp do informacji tego, co tam się wydarzyło z tą siecią, jak to zrobić, żeby to naprawić. Z takich ciekawych rzeczy, które NetAli umieszcza w swoich testerach, to oczywiście oprócz centralizowanej bazy wyników, czyli LinkLive, mamy dostęp do interfejsu przeglądarkowego, który jest przedstawiony na prawym dolnym rogu, na obrazku w prawym dolnym rogu. Dokładnie tak wygląda interfejs LinkLive. Jest to rozwiązanie całkiem lekkie, proste w użyciu. Po zalogowaniu się do serwerów NetAli, dlatego że to na ich serwerach jest hostowana ta usługa, mamy po pierwsze dostęp do swojego inwentarza, a po drugie możemy zdalnie przejąć władzę nad tym urządzeniem. W tym momencie wyskakuje nam pop-up, mamy ekran tego urządzenia i możemy sterować czy po pierwsze urządzeniem, a po drugie oczywiście samymi testami, możemy je wykonywać. Tak naprawdę potrzebujemy osoby, która fizycznie podłączy przewód sieciowy, a wszystko inne zrobimy sami. To, co jest też ciekawego i bardzo przydatnego zresztą przy tego typu testach, jest to, że te bardziej skomplikowane testery sieciowe, czyli Etherscope NXG, który jest przedstawiony na tym obrazku, czy AirCheck G2, który jest dedykowany do rozwiązań Wi-Fi, mają dostęp do kamerki i do mikrofonu. Jest to tyle przydatne, że po pierwsze możemy prowadzić dokumentację danej naprawy, więc możemy na przykład określić, w którym miejscu fizycznie znajduje się ten access point, który był wadliwy, albo do którego miejsca fizycznie został podpięty dany przewód sieciowy, czy w którym miejscu jest załamany, czy coś takiego. Nie mówiąc o tym, że te urządzenia mają też mikrofon, w razie czego możemy prowadzić całą naprawę z jednego urządzenia. Jeżeli chodzi o to, co my jako administrator czy jako operator sieciowy możemy zrobić z takim urządzeniem, z takim testerem, to po pierwsze oczywiście najprostszy ping. To znaczy, że podłączamy urządzenie, wysyłamy kilka pakietów, pakiety albo trafiają do urządzenia końcowego, albo nie trafiają. I to oczywiście jeden i drugi efekt daje nam informację na temat tej sieci. Tylko że ping sam w sobie nie daje nam aż tak dużo informacji, jakbyśmy chcieli. Urządzenia tego typu, te testery, mogą też przechwytywać ruch sieciowy na portach sieciowych, które są podłączone do tego urządzenia i generować pliki pickup, czyli pliki, na których są zapisane pakiety z danego okresu czasu. Mamy też oczywiście dostęp do usługi Discovery, która jest pokazana na obrazku, to znaczy, że podłączamy takie urządzenie do sieci, że jest to sieć na przykład nowego klienta, w której nie byliśmy nigdy wcześniej, to możemy podłączyć takie urządzenie, odpalić funkcję Discovery, która wykryje nam wszystkie urządzenia podłączone do naszej sieci, łącznie z telefonami, łącznie z drukarkami, łącznie oczywiście z komputerami, z laptopami. Jako że to jest urządzenie, które działa i jeżeli chodzi o na przykładzie Etherscope NXG, rozmawiamy w tej chwili o urządzeniu, które ma dostęp i do Wi-Fi, i do połączeń sieciowych, i miedzianych, i światłowodowych. Możemy w tym wypadku testować urządzenia po Wi-Fi, testować punkty dostępowe, możemy sprawdzić, do jakiej sieci jest podłączony, jaką sieć jakby propaguje, jakie jest jego SSID, jaka jest liczba klientów, kto się do nich łączy oraz na jakich kanałach pracujemy. Możemy przeprowadzić też Path Analysis, bardzo ciekawą funkcję, która polega na tym, że podłączając tester w danym miejscu, na przykład u nas w biurze, mogę sprawdzić, przez które serwery, przez które usługi i przez które urządzenia moje połączenie rzeczywiście przechodzi. I w tym momencie możemy sprawdzić, że powiedzmy, jeżeli łączyłem się do serwera Google z naszego biura, to powiedzmy, połączenie po naszej stronie jest OK. U nas przeszło przez wszystkie przełączniki, przez wszystkie routery, jest na routerze zewnętrznym, wyszło dalej, ale gdzieś tam dalej ginie. I w tym momencie mamy dowód i dla nas, i dla naszego prowajdera usług sieciowych, że to nie my tak naprawdę mamy uszkodzoną sieć, tylko jest coś po stronie zewnętrznej. To, co jest jeszcze ważnego w tego typu testerach, to to, że to jest to, co powiedziałem na samym początku. Te testery nie biorą za pewnik prędkości i POE, które jest propagowane przez urządzenia, które są podłączone. To oznacza, że jeżeli podłączę jakiś kabel sieciowy, to ja na to chwilę nie muszę wiedzieć, czy on ma POE, czy nie ma POE, dlatego że to urządzenie po pierwsze sprawdzi to,
Po drugie, sprawdzi to, jaka tam jest prędkość, a po trzecie, i POE, i prędkość sprawdzi na przykładzie. Nie będę brał pod uwagę tego, co mi powie przełącznik. Jeżeli przełącznik powie mi 10 giga, ale tak naprawdę ma podłączony zły kabel sieciowy i fizycznie przepuści tylko 1 gigabit, to mam to, tak naprawdę nie interesuje mnie to. W tym momencie ten tester poprosi przełącznik, czy poprosi urządzenie, które jest podłączone do inny tester, do przełącznika, o pociągnięcie pełnej prędkości albo pełnego POE. I w tym momencie możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ten przełącznik dalej utrzymuje standardy, dalej pokazuje pełną moc, czy rzeczywiście po jakimś tam czasie został uszkodzony, czy przestał działać i przestał dawać z siebie wszystko, jeżeli tak można powiedzieć. Mamy teraz drugą część rozwiązań sieciowych, o których mówiłem. Wcześniej mówiliśmy na temat połączenia, tak naprawdę, czyli podejścia zero-jedynkowego. Albo coś działa, albo coś nie działa. W tym momencie porozmawiamy na temat wydajności sieci, czyli jej prędkości, jej właśnie pakiet losów, jej tam opóźnień i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o wydajność sieci, tutaj absolutnie zmieniamy podejście, rozmawiamy na temat analizatorów sieciowych. W tym wypadku tak naprawdę skupiamy się na głównie dwóch rozwiązaniach. Jest to IOTA od Profitab i multimetry sieciowe różnych serii. Jeżeli chodzi o IOTA, jest to standardowe rozwiązanie tak naprawdę, które jest bardzo proste w obsłudze. Jest to standalone. Wysyłamy to do sieci zdalnej, czyli tam, gdzie chcemy przetestować sieć. Możemy podłączyć urządzenie do sieci, wcisnąć przycisk, który jest dedykowany na obudowie i na przykład przez 2 godziny ściągać pakiety, a potem je udostępnić w formie pliku naszemu administratorowi, który by sam to przejrzał, albo możemy zmienić trochę podejście, zamontować taki analizator, jak jest w prawym dolnym rogu, czyli Allegro 200 w tym wypadku, który na bieżąco będzie sprawdzać, co się dzieje w sieci, jakie są opóźnienia, jakie są adresacje i tak dalej, i w formie prostego, tak naprawdę i przejrzystego interfejsu będzie nam pokazywać, co tam się dzieje. I do IoT, i do multimetrów Allegro. Możemy podłączyć się zdalnie, więc możemy zdalnie z nimi pracować i zdalnie przeglądać dostęp do danych, dlatego że jeden i drugi robią za serwer sieciowy, robią za serwer strony internetowej, więc tak naprawdę jedno i drugie generuje nam adres IP, do którego się łączymy i w tym momencie łączymy się do adresu z naszego biura, łączymy się zdalnie do tego urządzenia i to urządzenie pozwala nam spojrzeć, co się dzieje w sieci i jak tam to rzeczywiście wygląda. Pod koniec prezentacji wrzuciłem jeszcze kilka slajdów, na których pokażę Państwu, jak wyglądają interfejsy, na których pracujemy. I jak wyglądało to kiedyś na podstawie takiego innego rozwiązania, które chyba każdy zna, a to za chwilkę. Jak mam standardową analizę takiego problemu? Sytuacja jest podobna, klient nam zgłasza problem, tylko w tym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ta sieć na pewno działa. Ona jest OK, tam nie wiem, powiedzmy urządzenia się łączą z Wi-Fi, łączą się z serwisem YouTube, czy coś takiego, ale jest to bardzo wolne. I w tym momencie z góry zakładamy, że jeżeli chodzi o warstwy pierwszą, drugą, wszystko działa. Mamy dostęp do internetu, ale jest bardzo wolny. Są bardzo duże opóźnienia, być może są jakieś duże zakłócenia w sieci. Tak jak powiedziałem, może być taka sytuacja, jak powiedziałem wcześniej, że co tydzień w poniedziałek rano coś się dzieje w sieci, nie wiadomo co, ale przez pół godziny nie mamy dostępu do internetu, dlatego że powiedzmy jest prowadzony backup, o którym my nie wiemy. Tak naprawdę klient też nie wie, musimy mu powiedzieć, co tam się dzieje i dlaczego tak się wydarzyło. Jeżeli chodzi o i IoT, i Allegro, Allegro pokazane wcześniej to jest najprostsza wersja, która nie ma dostępu do dysku. One tym się różnią, że i IOTA, i mocniejsze wersje Allegro, które są już trochę mniej powiedzmy przenośne, i IOTA, i te mocniejsze wersje mają na sobie dyski SSD, na których można zapisywać kopie pakietów z sieci. Jest to tyle przydatne, że w sytuacji, kiedy powiedzmy wiemy na przykład, że coś się dzieje koło godziny 22. Nie chcemy trzymać inżyniera, żeby siedział o 22 w biurze i analizował nam sieć, albo gorzej, nie chcemy zapraszać inżyniera na miejsce i prosić go o analizę tego rozwiązania. Możemy w tym momencie podłączyć taką IoT albo Allegro 500, niech będzie, i cyklicznie powiedzmy wykonywać testy, albo co lepiej, przez
dwie godziny, na przykład od godziny 22 do godziny 24, zapisywać wszystkie pakiety, a potem następnego ranka sprawdzić, co się wydarzyło w tej sieci, które adresacje zostały podłączone, kto z jaką prędkością i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, jakie dane nam dają takie analizatory sieciowe, to i Allegro Packets, i IOTA dają nam dostęp do danych z warstw od 2 do 7. To znaczy, że skupiamy się też na połączeniu, ale skupiamy się też na aplikacjach. To znaczy, że nie bazujemy na samych powiedzmy pingach, na samych prędkościach, ale możemy też na przykład dojść do takiej informacji, że był to Skype, był to Teams. Wiemy na przykład, że powiedzmy 30 komputerów danego momentu odpalają Teamsy i to nam wyrzuca połączenie sieciowe, a nie na przykład serwer, który zazwyczaj jest obciążony, ale w tym momencie akurat nie był włączony. Oczywiście mamy dostęp do statystyk ruchu sieciowego, mamy informacje na temat najbardziej popularnych adresów sieciowych i protokołów, które są używane w sieci. Możemy dowiedzieć się, jakie są przepustowości między urządzeniami, czyli jaki ruch jest przesyłany między daną dwójką urządzeń. Oczywiście jest dostęp do opóźnień i jitterów, co jest kluczowe tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o połączenia VIP i jitter i wszystkie tak naprawdę opóźnienia są krytyczne w tym momencie, jeżeli chodzi o połączenie sieciowe, dlatego że zresztą na pewno się Państwo zdarzyli z takim przykładem, że rozumieją się do kogoś i na przykład zaczyna, widać po prostu, że coś się dzieje z siecią, zaczyna na przykład gubić głos, gubić ekran, gubić obraz, jest tethering, są różnego rodzaju artefakty na obrazie. Nie zawsze się, małe firmy mogą sobie na to pozwolić, ale jeżeli jest to duża firma, jakiś dostawca wielu usług sieciowych, nie może sobie na to pozwolić i musi mieć pełny dostęp do sieci, pełny dostęp do informacji, za które płaci. Oczywiście mamy dostęp też do VLANów, do serwerów, z których korzystamy i do wielu innych usług. Jeżeli chodzi o analizatory sieciowe, to jest to temat tak naprawdę na osobne webinarium, dlatego że analizy i umiejętności czytania takich informacji to są setki godzin tak naprawdę, żeby się nauczyć, wiedzieć, co tam się dzieje, bo my możemy zobaczyć, że okej, tutaj jest adresacja taka i taka, tu jest jakaś duża liczba, tu jest jakaś mała liczba, więc pewnie chodzi o tą dużą liczbę, ale trzeba wiedzieć i z doświadczenia i też trochę z takiej wiedzy szkoleniowej, co to rzeczywiście oznacza dla naszej sieci, czy ten serwer jest wadliwy i dlatego na przykład zaczyna gubić pakiety, czy po prostu na przykład kabel jest stary, czy któryś z pinów został wyłamany i przez to jest mniejsza prędkość. W tej chwili pokażę Państwu kilka przykładowych interfejsów i Allegro, i IOTY, na których na przykładzie możemy zobaczyć, jak to wygląda strony takiego inżyniera, takiego analizatora sieci i jakie można wnioski z tego wysnuć. Zaczniemy od Allegro Packets, od Allegro 200. Jak widać tutaj, w sumie to nie wiem, czy jak bardzo widać, ale to może będę tłumaczył. Na tym obrazku widać, to jest standardowy interfejs Allegro Packets. Nie wiem, czy widać mój wskaźnik. To jest standardowy interfejs Allegro Packets. W tym momencie jesteśmy podłączony do sieci. Allegro sprawdza cały ruch sieciowy, który jest przepuszczany przez jego porty sieciowe. Nie może sprawdzić tego, co się dzieje poza jego siecią, ale wie, co się dzieje w danych portach, w danych połączeniach. Tutaj widzimy, że o godzinie od 9.30 mniej więcej rośnie nam bardzo throughput, czyli przepustowość i w tym momencie jest bardzo duże obciążenie do godziny powiedzmy 10 czy do godziny 11. I tak mniej więcej to się pokrywa z tym, co nam powiedział klient. Tak jak powiedziałem jako przykład wcześniej, powiedzmy od godziny 10 do godziny 11 co poniedziałek rano, mamy informację o tym, że nie działa nam sieć przez godzinę. Chcemy wiedzieć, co tam się dzieje, kto zawinił i gdzie jest problem. Tak jak widać, na przykładzie możemy widzieć, że rzeczywiście klient nie kłamał i możemy potwierdzić, że jakieś obciążenie się pojawiło. Następnie możemy sprawdzić, jak duże jest to obciążenie, w jakim czasie się wydarzyło, z jakich adresów i z jakich protokołów korzystało, żeby na podstawie tych informacji określić, kto zawinił i jak na to zadziałać. Czy ograniczyć na przykład dostęp do sieci danego adresu IP, czy na przykład rozciągnąć, jeżeli jest to jakiś backup na przykład między serwerami, rozciągnąć taki backup na przykład na godziny nocne, żeby nie obciążać sieci w trakcie pracy biura. Tutaj to jest tak naprawdę finalny efekt badania, jeżeli chodzi o analizator Allegro. W
tym momencie widzimy, że był to diskstation.allegro, to jest jego nazwa DNS-owa. Widzimy, że wrzucił prawie 8 giga, więc najwyraźniej były to po prostu jakieś backupy na serwerze. I wiemy, jaki adres, jaka nazwa urządzenia. I tak naprawdę my mamy dostęp do informacji, co zrobi z tym klient i co my możemy zrobić jako usługodawca, to już tak naprawdę wychodzi poza nasze kompetencje, to nie my będziemy się o to martwić. My mamy powiedzieć klientowi, co zawiniło i co najwyżej z doświadczenia możemy podpowiedzieć, co możemy zrobić, żeby to zmienić, ale co się z tym dzieje, co się z tym stanie, to już poza naszym pomysłem. Dla odmiany pokażę Państwu jeszcze interfejs IOTA. IOTA i Allegro mają podobne zastosowanie, działają wręcz bardzo podobnie tak naprawdę, ale one mają powiedzmy kosmetyczne różnice, dlatego że IOTA na przykład ma ograniczenie, jeśli chodzi o dysk, dlatego że nie ma większych rozwiązań, ale Allegro Packets może robić za wręcz pełnoprawne rozwiązanie do przechwytywania pakietów. Najmocniejsze elementy, najmocniejsze wersje Allegro Packets, ta wersja, którą pokazałem wcześniej, to była Allegro 200, czyli ta mniejsza wersja bez dysku. Najpotężniejsza wersja Allegro wygląda jak pełnoprawna macierz dyskowa. Ona ma tam powiedzmy ze 20 dysków, kilkanaście terabajtów pojemności i może robić za pełny backup danych. Jest to o tyle przydatne, że w sytuacji powiedzmy, kiedy mamy wyciek danych albo ktoś się włamał czy coś takiego i prowadzimy dochodzenie, potrzebujemy danych historycznych i w tym momencie możemy sprawdzić na przykład, co się działo 2 tygodnie temu o godzinie 8 czy 9 rano, żeby na podstawie tych danych wziąć pod uwagę po prostu, się przekazać to osobom, które prowadzą śledztwo albo dochodzenie. Jeżeli chodzi o przykłady informacji, które są pokazane tutaj, tutaj mamy informację na temat połączenia VoIP, oczywiście ilość połączeń na górze, ilość połączeń unikalnych, po jakich protokołach są prowadzone rozmowy, z jakiego adresu jest wykonane połączenie, do jakiego adresu, identyfikatory flow i czas danego połączenia. Tutaj mamy opóźnienia serwerów. Tutaj też postaram się trochę przyspieszyć, bo widzę, że już jest późna godzina. Widzimy oczywiście opóźnienia naszych urządzeń, naszych serwerów. Widzimy ilość wysłanych pakietów jeszcze raz. Jeżeli pakiet przepadł gdzieś tam w trakcie transmisji, trzeba będzie go wysłać jeszcze raz. A na dole po lewej i po prawej stronie widzimy opóźnienia danych serwerów. Widzimy jaki adres sieciowy, po jakim protokole, z jaką aplikacją i z jakim opóźnieniem pracował. Jest to przydatne, bo tak jak powiedziałem, możemy na podstawie tych informacji określić, które urządzenie jest wadliwe, bo może być tak, że urządzenie powiedzmy po 5 latach straciło swoją sprawność i trzeba będzie coś być może zmienić. Tu mamy troubleshooting protokołu TCP. A tu już przedostatni slajd. To jest interfejs główny danego rozwiązania. Ten interfejs zobaczymy, łącząc się zdalnie do naszego urządzenia. Wysyłamy to urządzenie do naszego remote site, jest to po angielsku, do zdalnego miejsca, które badamy, w tym łączymy się do sieci, przeglądamy informacje, które się zapisały przez ostatnie na przykład 2 godziny i na podstawie tego wyciągamy jakieś wnioski, kontaktujemy się z klientem i dajemy mu znać, co można dalej zrobić. Pokażę jeszcze raz w takim razie, niech się Państwo przyjrzą w takim razie, jak wygląda interfejs tego typu w IOTA. Tak wygląda na Allegro Packets, a dla porównania pokażę Państwu, jak to wyglądało kiedyś, jeżeli chodzi o wykrywanie błędów tego typu. To, co widzimy teraz, jest to Wireshark. Jest to standardowe rozwiązanie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeglądanie pakietów sieciowych, przeglądanie taki podstawowy troubleshooting. To jest rozwiązanie, które cały czas jest dostępne, cały czas ludzie z tego korzystają i raczej się to nie zmieni zbyt szybko, tym bardziej, że w tej chwili nawet dedykowane rozwiązania, na przykład ProfitApp ma taki mikrotab, powiedzmy, do wyciągania pakietów, ma własną iterację takiego softu, więc tak naprawdę, chociaż jest to rozwiązanie trudne w obsłudze i trzeba mieć dużo doświadczenia, żeby pracować z takim rozwiązaniem, jest bardzo cały czas przydatne, ale to nie zmienia faktu, że i Allegro, i IOTA mają dużo bardziej przejrzysty interfejs, dużo bardziej prosty w obsłudze i jest oczywiście ładniejszy tak naprawdę, co też może być przydatne po wielu godzinach pracy. Jeżeli chodzi o moją prezentację, na tą chwilę jest to tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w sprawie i IoT, i ProfitUpa, i kilku naszych innych rozwiązań sieciowych, proszę o kontakt. Widzę, że Szymon wrzucił moją stopkę. Bardzo proszę o kontakt i w tym momencie dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do mnie, jak widzę, pytań na czacie nie ma. Szymon, też z działu marketingu, czyli kolega, sprawnie Państwu wysyłał dane kontaktowe do dzisiejszych prelegentów. Jeśli pojawią się pytania zarówno do części Przemka Trochery, jak i do części Michała Sobieskiego, to macie Państwo w tym momencie wyświetlone oczywiście pełne dane kontaktowe do moich kolegów. No cóż, pytań, nie pojawiło się żadne pytanie na czacie w tym momencie, ale może pojawią się jakieś pytania w późniejszym czasie. Życzę Państwu oczywiście dużo zdrowia, ładnej pogody, bo to już jest maj w końcu. I co? I do zobaczenia niebawem, tak jak Szymon wspominał na czacie, jeśli któryś z Państwa będzie zainteresowany prezentacjami, które dzisiaj były wyświetlane, no to zapraszam do kontaktu na nasz adres mailowy marketing@stowarzyszeń.pl. Oczywiście zachęcam do śledzenia naszych mailingów, mediów społecznościowych. Tam znajdziecie Państwo najciekawsze i bieżące informacje odnośnie planowanych wydarzeń, a następne wydarzenie już będzie w czerwcu. Więc zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za obecność w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Thank you.